George był bardzo podekscytowany. A potem zaczął się pokaz. Niestety to nie psy brały udział w wystawie. To ludzie pokazywali sobie swoje czworonogi. George okropnie się nudził. No i jak ci się podobało? Wiedziałeś, że jest tyle raz? Chcesz zobaczyć z bliska zwycięzcę? George bardzo się zdziwił, bo kiedy zobaczył z bliska psy wielkie i małe, i okropnie kudłate, George starannie przyglądał się czworonogom, ale i tak pamiętał tylko trzy. Niestety nie mógł zapamiętać więcej. Uwaga! Czy mogę prosić właścicieli zwycięskich psów? Szybciutko! Nie mamy chwili do stracenia. Może nie trzeba wysilać pamięci. Drodzy Państwo, poproszę teraz o zdjęcie każdego uczestnika ze swoim pupilem, a potem o zdjęcie zbiorowe. Szybko. Dlaczego ich pan nie fotografuje? Ponieważ tu nie ma psów. Nie mamy psów. Nie mamy psów. Cóż, nasze zwycięskie psy gdzieś zaginęły. Drodzy Państwo, nie martwcie się. Niech nikt nie panikuje, bo to jest moja rola. Wezwać policję! Zatrzasnąć drzwi! Sprowadzić helikoptery, testy DNA! Czerwony alarm, niech nikt nie wychodzi! Były trzy małe, trzy duże i trzy kudłate. George, wróciłem! Serdel, a co ty tu robisz? Moja nowa narzuta! George, tu jest chyba ze 20 psów! George pamiętał o wszystkich psach. Dobrze, ale skąd się tych 3 i 3 i 3, w sumie 9 psów tutaj wzięło? Jak się cieszę, że wróciły i że są całe i zdrowe. Mogą wygrywać kolejne wystawy. A? Serdel! A, zatrzymać wóz! To jest pies portiera! Wracajcie!